Chwała Bogu. Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za wasz zbór. Jestem niezmiernie wdzięczny Bogu za pastora, za wszystkich, którzy tu jesteście. Jest to dla mnie szczególny przywilej usługiwać w waszym zborze, ponieważ mam wiele przeżyć związanych z tym zborem. Ponieważ gdy początki mojego posługiwania, początki mojej służby, właśnie tutaj uczyłem się na szkole. Tutaj były takie, bym powiedział, pierwsze moje kroki duchowego wzrastania. I jest to dla mnie szczególny przywilej i Boża łaska. Po raz pierwszy mogłem stać i posługiwać Słowem Bożym. Drodzy, jest to szczególna łaska Boża, że możemy jako Kościół Jezusa Chrystusa, gdziekolwiek się znajdujemy jako jednostki czy jako społeczność, możemy wierzyć, że Jezus żyje i jest dana mu wszelka moc na niebie i na ziemi. Dziękuję szczególnie pastorowi za to, że dał mi możliwość usługiwania. Myślę, że to też dzięki młodym, którym też udzielałem ślubu. Gdy przyglądamy się naszym dzieciom, przyglądamy się naszej młodzieży, przyglądamy się naszym rodzinom, drodzy, pragniemy, aby każdy był wypełniony obecnością Jezusa. Przyglądamy się naszym dzieciom, jak wzrastają. To jest moja córka, mój zięć, moja wnuczka. Jestem wdzięczny Bogu za to, że Bóg dał nam łaski, że mogliśmy wychować nasze dzieci na sług Bożych. Gdy były małe, miały wiek 9, miała Dorotka, Asia miała lat 12. Gdy mówiłem, że dołożę wszelkich starań, aby moje dzieci były wierzące, aby służyły Jezusowi. Były różne odpowiedzi i głosy. Pożyjemy? To wyście odpowiedzieli, tak ludzie mówili. Nie przeskoczyłeś? To nie mów hop. Drodzy, ale powiedziałem, że dołożę wszelkich starań, aby moje dzieci były wierzące. I dziękuję Bogu za łaskę, którą Bóg mi dał, że mogą posługiwać. A gdy się urodziła moja pierwsza córka, przepraszam, wnuczka, byłem uradowany, gdy mówiłem, dziękuję Bogu, że mam pierwszą wnuczkę, Hanię. I mówiłem, moja wnuczka będzie wierząca. A mój zięć siedzi i mówi, amen. A ja mówię, to ty to powiedziałeś i ty do tego będziesz dążył, będziesz tak pracował, aby swoje dziecko skierować do Jezusa. Mam jeszcze wnuka 2,5-letniego, moja małżonka, została z nim, mówiłem to w piątek. Bardzo, gdy dzwonię, to mówię, dziadziuś, kiedy przyjedziesz? Woła pragnie. Ale kochani, przejdźmy do zwiastowanego Słowa Bożego. Kościół został powołany, aby nieść dobrą nowinę. Jezus powiedział, że zbuduję Kościół mój, a bramy piekła go nie zwyciężą, nie przemogą. Drodzy, mam świadomość tego, że z tego miejsca zwiastowało Słowo Boże wielu mężów Bożych, wielu, którzy, gdy zwiastowali, gdy byłem obecny, budowałem się. Wielu mężów Bożych, którzy w pomazaniu Ducha Świętego zwiastowali Ewangelię, dobrą nowinę dla Kościoła, dla budowania. Dzisiaj Kościół musi stanąć na wysokości zadania i powołania, ponieważ Kościół ma szczególne wezwanie i powołanie, aby ratować ginących ludzi, aby nieść im dobrą nowinę. Niezmiernie jestem wdzięczny bratu Michałowi Chydzikowi, jego małżonce, która posługiwała też i dla mojej małżonki. Chciałbym powiedzieć, że Brat Michał był takim moim promotorem. To on
Włożył na mnie ręce swoje, aby mnie błogosławić i wprowadzić do służby. Jestem wdzięczny Bogu za Jego osobę. Osobiście przeżywamy też tą sytuację. Ale powiedziałem sobie w swoim sercu i tak doświadczyłem tego, gdy modliłem się, Duch Święty wyraźnie daje odpowiedź. Nigdy nie pytaj Boga dlaczego. Ponieważ Bóg wie każdą naszą sytuację i każde nasze życie. Bóg wie. Drodzy, chciałbym powiedzieć, że Kościół ma wezwanie, aby był święty, aby był uświęcony. I Piotr odpowiada w swoim liście: świętymi bądźcie. Świętymi bądźcie. Dzisiaj jest problem, gdy zapytasz, jesteś święty? Zawahanie. Jesteś zbawiony? Mam nadzieję. Zadawane pytanie, czy jesteś dzieckiem Bożym? Gdy zadajemy takie pytania, jest zawahanie. Słowo Boże jest żywym słowem i ono skutecznie działa, gdy otwieramy się na Boże Słowo. W pierwszym liście do Tesaloniczan, w drugim rozdziale i w wersecie 13 czytamy słowa: żyję tym słowem, ponieważ zwiastujemy to słowo w naszym zborze, dlatego że każdy z nas tu obecny zna Słowo Boże, czytamy, mam nadzieję, czytamy Słowo Boże, aby nasze życie było zbudowane, abyśmy mieli wiarę w naszych sercach i abyśmy mieli w naszym życiu zwycięstwo i Boże prowadzenie Ducha Świętego. I Paweł mówi, że dziękuję Bogu nieustannie, że przyjęliście Słowo Boże, które od nas usłyszeliście nie jako słowo ludzkie, ale jak jest prawdziwe, jak Słowo Boże, które teraz w was wierzących skutecznie działa. Drodzy, zadawałem sobie pytanie. Patrzyłem na zbór, patrzyłem na ludzi i mówiłem: Panie, czy Słowo Twoje dzisiaj skutecznie działa? Czy Słowo Twoje ma moc dzisiaj nas prowadzić do uświęcenia, do czystości? Świątynia Pana miała szczególne, było to szczególne miejsce dla ludzi. Śpiewaliśmy, bracie Marku, niech świątynia czyja? Twoja wypełni się chwałą. Nie wiem, czy to chodzi o Bożą. Ja wierzę, że w tej pieśni jest powiedziane: niech świątynia Twoja wypełni się chwałą. Niech świątynia Twoja będzie wypełniona obecnością Ducha Świętego. Drodzy, zwiastujemy Boże Słowo w naszym zborze i mówimy do zgromadzonych: kochani, Jezus oddał swoje życie, abyście doświadczyli pełni radości, pełni pokoju, pełni zwycięstwa w swoim życiu. Bez Ducha Świętego nic w swoim życiu nie zdziałasz. Bez Ducha Świętego nie będziesz miał powodzenia. To Duch Święty dzisiaj sprawuje swoje dzieło na ziemi. To Duch Święty daje namaszczenie. To Duch Święty posyła Słowo. To Duch Święty powoduje, że Słowo skutecznie działa w nas. Dlatego świątynia, nie będę wam robił wykładów na temat świątyni Salomona, wiemy, ale zawsze ta świątynia, gdy Salomon ją modlił się, to prosił Boga, aby Boża obecność była w tej świątyni. Dzisiaj Duch Święty posłał
w nasze serca, swoje dzieło, swoje działanie, posłał w nasze serca swoją moc, aby nasza świątynia była wypełniona obecnością Ducha Świętego. Któż zaśmiecał świątynię starotestamentową? Za czasów Hiskiasza musiała być oczyszczona, ponieważ to ludzie, którzy byli zobowiązani do tego, aby tą świątynię właściwie pilnować, aby ta świątynia właściwie funkcjonowała, aby wszystko było właściwie poukładane, aby każdy miał, wiedział, co ma czynić w świątyni, kapłani, śpiewacy. Wszystko było na właściwym miejscu. To należało do ludzi. I to ludzie mieli utrzymać porządek w tej świątyni. Ale zdarzył się moment, że zamknęli drzwi, pogasili lampy, wszystko zostało zagruzowane, zaśmiecone. Hiskiasz, Bóg położył mu na serce, aby oczyścił tą świątynię. Bramy zamknięte i nic się nie działo w tej świątyni, gdzie Bóg objawił się chwałę. Dlatego, drodzy, gdy czytamy w Ewangelii Mateusza moment, gdy Jezus wjechał do Jerozolimy, a wszedłszy Jezus do świątyni i wyrzucił wszystkich, którzy sprzedawali, kupowali w świątyni, stoły wekslarzy i stragany handlarzy z gołębiami, powywracał i rzekł im: napisano, dom mój będzie nazwany domem modlitwy, a wy uczyniliście z niego jaskinią zbójców. I przystąpili do niego ślepi, chromi w świątyni, a on ich uzdrawiał. Drodzy, ten moment, jaki się wydarzył wtedy za czasów Jezusa, znowu świątynia była zaśmiecona. Znowu ci ludzie przynieśli do świątyni rzeczy, które nie miały tam miejsca. Inny ewangelista mówi, że wziął Jezus, ukręcił bić, zastanawiał się, na kogo Jezus bić ukręcił. Czy na faryzeuszów? Na kogo? Inny ewangelista określił, że tam były woły nawet. I ten bić był na woły, nie na ludzi. Gołębie Jezus miłował, szanował. Ale powywracał te stoły z tymi pieniędzmi, powywracał tych handlarzy, powyrzucał ich i mówi: dom mój będzie domem modlitwy. Dom mój będzie domem modlitwy. Mówi: żarliwość o dom mój pożera mnie. Moje serce pragnie, aby tam coś się działo. Gdy została oczyszczona świątynia, gdy Jezus oczyścił świątynię, zaczęły dziać się cuda. Ludzie byli uzdrawiani. Ludzie doświadczali obecności Boga. Ludzie przyszli, aby doświadczyć obecności żywego Boga. Apostoł Paweł nauczał Kościół. Apostoł Paweł nauczał Koryntian i powiedział do nich: czy nie wiecie, że świątynią Bożą jesteście, a Duch Boży mieszka wśród was? Ta informacja miała uświadomić dla Koryntian, żeby szanowali świątynię, żeby szanowali Kościół, żeby szanowali Bożą świątynię, aby wiedzieli, że Duch Boży chce przebywać w swoim Kościele. Co więcej, Paweł powiedział w pierwszym liście do Koryntian, 6 i 19 wersecie. Znowu powiedział indywidualnie do ludzi: czy nie wiecie, że ciała wasze
są świątynią Ducha Świętego, który jest w was, którego macie od Boga i że nie należycie do siebie samych. I następny werset. Drogoście kupieni. Wysławiajcie tedy Boga w ciele waszym. A starsze tłumaczenie mówi i w duchu waszym, które należą do Boga. Drodzy, powiedziałem o świątyni pewien zarys o świątyni. Że musi być oczyszczona świątynia, aby Bóg zaczął działać. Przychodzi pytanie, jak dbam o moją świątynię? Jak wygląda dzisiaj moja świątynia? Czy tam są gołębie? Czy tam są pieniądze? Czy tam są jakieś inne rzeczy, które zaśmiecają świątynię, która nie jest wolna, aby wielbić Boga, nie jest wolna, aby być użyteczna dla Bożego posłannictwa. Dlatego oczyszczenie jest tak bardzo ważne, abyśmy mogli doświadczać obecności Ducha Świętego. Drodzy, już dawno to zrozumiałem. Pilnowanie swojej świątyni, swojego serca, pilnowanie swojego życia, pilnowanie codzienności, chodzenia za Panem, aby zawsze było gotowe serce wielbić Boga. I tak jak brat, jak pastor przeczytał psalm, dusza moja pragnie Boga. Dusza moja pragnie Boga żywego. Dusza moja pragnie Boga. Oczyszczenie. Czy rozumiecie, co mówię? Tak? Chwała Bogu. Jakby myślę, że Słowo Boże w was wierzących skutecznie działa. Paweł mówi, dziękuję Bogu, że Słowo w was wierzących skutecznie działa. Jeżeli Słowo Boże we mnie skutecznie działa, to jest widać, to jest widoczne, że Słowo Boże we mnie działa. I dlatego zachęcam zawsze, aby przyjmowane Słowo Boże było żywym Słowem od Boga, Bożym Słowem. Zadajemy pytanie w naszym zborze. Wysłuchałeś Słowo. Idziesz do domu i co robisz z tym Słowem? Czy ono działa przez jakiś czas? Czy żyjesz tym Słowem i budujesz swoje duchowe życie? Nie powiedziałem na początku, że to Słowo kieruję do wierzących, do tych, którzy mają pewien etap swojego życia z Jezusem Chrystusem. Oczyszczenie. Czy znacie słowa z Księgi Mojżeszowej o oczyszczeniu trędowatego? Jak miał być oczyszczony trędowaty, żeby był uzdrowiony, albo jak kapłan był powoływany, musiał być wykonany pewien obrzęd. Po pierwsze, musiał być zabity baranek i krwią były pomazane pewne części ciała. Kciuk prawej ręki, kciuk prawej nogi, ucho musiało być namaszczone, aby przyszło Boże oczyszczenie. A następnie kapłan wziął z oliwy i namaścił tak samo palec, kciuk u nogi, ucho, a resztę oliwy, którą miał, wylał na dłoń i potarł głowę
natarł głowę tym olejem. Drodzy, gdy tak czytałem to słowo, mówiłem: Panie, dziękuję Ci, że Ty jesteś żywym Bogiem, Panem, który oddałeś swoje życie za nas i dzisiaj jako dziecko Boże, które doświadczyłeś wolności i przebaczenia, uwolnienia, musisz mieć namaszczony kciuk swojego palca krwią Jezusa Chrystusa, ponieważ co ręka może robić? Wiele czynności. Wiele czynności ręka może robić. I dlatego musi być ręka namaszczona olejem i krwią Jezusa Chrystusa, aby robiła te rzeczy, które powinna czynić. Dlaczego kciuk nogi? Aby moje i Twoje nogi chodziły tam, gdzie mają chodzić. Gdy będą namaszczone, one będą chodzić tam, gdzie mają chodzić. Gdy nasze ucho będzie namaszczone krwią Jezusa, będzie słuchał tego, co ma słuchać, właściwej muzyki, właściwych rozmów, właściwego Ebuniu, czego jeszcze? Nauczania. Będziesz słuchał tego, co Bóg ma ci do powiedzenia i do zaoferowania. Co z namaszczeniem naszej głowy? To jest szczególne przesłanie Słowa Bożego dla Kościoła dzisiaj, że nasz umysł, nasza głowa, nasze życie w chrześcijańskim ma być namaszczone Duchem Świętym. I ten olej, który był namaszczony, ten trędowaty czy kapłan, jeżeli nie będzie wtarty w nas olej Ducha Świętego, nie możemy doświadczać oczyszczenia. Drodzy, chciałbym poruszyć jeszcze kwestię, aby stanąć mocno na swoich nogach jako chrześcijanie. Stanąć mocno na swoich nogach jako dzieci Boże. Bóg chce, aby nasze duchowe życie było zdrowe, uzdrowione. Abyśmy byli pewni tego, komu zaufaliśmy i w kogo uwierzyliśmy. Jezus pragnie, aby nasze i fizyczne, i duchowe życie było zdrowe, uzdrowione. Dzieje się to w świątyni. Działo się to w świątyni. Bóg działa jak chce i gdzie chce. Ale w większości działo się to w świątyni. Bóg działał. I pewnego razu dwóch braci w Chrystusie, Piotr i Jan, zmierzali do świątyni, aby się modlić. Dzisiaj jak zwoła zgromadzenie modlitewne, to jest 15. A jak jakieś coś tam innego, to jest pełna sala. Ale dziękujemy Bogu za to, że mamy spotkanie modlitewne, przychodzi 1/4 zboru. Jesteśmy wdzięczni Bogu za to, że wstawiamy się, modlimy się, aby Bóg działał, aby Bóg używał i posługiwał się. I ci ludzie modlitwy, Piotr i Jan, wstępowali do świątyni, aby się modlić do Boga, aby nabierać siły, aby swoje życie wypełnić obecnością, jeszcze bardziej namaszczeniem Ducha Świętego. Siedzi człowiek, chromy, mówi Boże Słowo, że miał ponad 40 lat. Ile siedział? Nie wiem, ile siedział tam po tą świątynią, ale tam był noszony. On był fizycznie niezdolny do funkcjonowania. Ale chcę powiedzieć, że gdy człowiek doświadcza duchowej chromoty, jest nieużyteczny, nieowocny, ma nieowocne życie. Bez modlitwy nie będzie cudów. Jeżeli nie będziemy modlić się do Boga, nie będziemy ludźmi modlitwy, wstawiennictwa, nie będziemy ludźmi otwartymi na działanie Ducha Świętego,
nie będzie cudów. Dzisiaj ludzie chcą oglądać cuda, chcą widzieć, jak się ludzie przewracają, jeżeli Bóg działa, chwała Bogu. Chcą widzieć cuda różne, ale gdzieś tak z dala od Ducha Świętego. Chcą, żeby pastor się modlił, by się działy cuda. Chwała Bogu, dzieją się. Mieliśmy dwa przypadki raka piersi i czerniaka tu na głowie. I dzięki Bogu. Mieliśmy przypadek też dziewczyny, która miała stwardnienie rozsiane. Chwała Bogu, wyszła za mąż. Wielbimy Boga za to, że Bóg ma moc działać. Ale nie żyjmy cudami, oglądaniem cudów. Żyjmy Jezusem. Żyjmy namaszeniem Ducha Świętego. Żyjmy z Duchem Świętym każdego dnia, aby objawiała się Boża chwała i Boża moc w twoim życiu. Gdy stanie na twojej drodze człowiek, jakikolwiek, powiedz mu, co mam, to ci daję. W imieniu Jezusa bądź uzdrowiony. W imieniu Jezusa bądź zbawiony. W imieniu Jezusa przyjmij Bożą łaskę. Niejednokrotnie jestem zobowiązywany do modlitwy o ludzi gdzieś tam, skądś tam. Ktoś mi przynosi, a ja mówię, słuchaj, a głosiłeś mu Ewangelię? On mówi, no nie, on prosił o modlitwę. To ja powiedziałem, odpowiadam tak. Jeżeli Bóg ma względem niego swoją łaskę i on przyjmie Bożą łaskę, idź najpierw głoś mu Ewangelię, a potem będziemy się modlić o jego uzdrowienie. Najpierw niech on przyjmie Jezusa, najpierw niech on przyjmie zbawienie. Ludzie chcą oglądać cuda. Ludzie chcą naszego szczęścia, chcą twojej radości, chcą mieć twój pokój, ale często nie chcą twojego Jezusa. Dlatego, drodzy, co mam, to ci daję, winniśmy doświadczać to w naszych sercach. Bez modlitwy nie będzie cudów. Bóg pragnie, aby nasze ciało powstało, aby nasze ciało zaczęło funkcjonować, aby zaczęło iść we właściwym kierunku, do świątyni, do ludzi, z dobrą nowiną, z Ewangelią. Nikt ciebie nie uduchowni. Nikt nie spowoduje to, że będziesz bardziej duchowny czy bardziej uświęcony. Jeżeli nie będziemy się modlić, nie będziemy ludźmi modlitwy, Słowo Boże nie będzie miało mocy działać w nas, nikt nas nie uduchowni. Bóg słyszy każdą modlitwę, każde wołanie, każde wstawiennictwo. Bóg pragnie, abyśmy wstali. Wszyscy ludzie na zewnątrz, wszyscy twoi przyjaciele, twoja rodzina, twoi najbliżsi, twoi koledzy poznają ciebie, że jesteś dzieckiem Bożym, że jesteś Bożym naczyniem. Jak widzą, jak ty się modlisz, jak ty wielbisz Boga, jak składasz świadectwo o Jezusie, jak mówisz, kim się stał dla ciebie. Modlitwa jest niezbędna w naszym chrześcijańskim życiu. Modlitwa jednoczy ludzi. Modlitwa powoduje to, że się przybliżamy do siebie. Ja niejednokrotnie zadaję pytanie w zborze, kiedy ostatni raz objąłeś swoją żonę i modliłeś się do Boga i błogosławiłeś ją. Są różne reakcje, ale to jest szczególny moment, czujesz tą bliskość, nie tylko fizyczną, ale czujesz tą duchową więź, gdy modlisz się do Boga, gdy Duch Święty wypełnia twoje serce, gdy rozmawiasz z żoną na językach. To jest coś, czego Bóg pragnie, aby się działo w Kościele, aby to się miało miejsce w domu. Drodzy, potrzebujemy wstać i zacząć chodzić.
wstać i zacząć chodzić w Duchu Świętym. Wstać i zacząć chodzić do ludzi. Musimy wstać i zacząć chodzić w duchu modlitwy, być ludźmi modlitwy. Wstać i zacząć chodzić w duchu uwielbiania. Marek, z grupą uwielbialiście, poruszało się moje serce. Gdy uwielbiasz Boga, przychodzi wiara. Nie muszę mieć, Panie, przydaj mi wiary, ale gdy wielbisz Boga, modlisz się, odczuwasz, jak twoje serce wypełnia się wiarą. Czujesz, że twoje serce zaczyna reagować. Gdy uwielbiasz Boga, wyznajesz swoją miłość do Niego. Zacznijmy chodzić. Zacznij chodzić do ludzi. Zacznij, aby zostali zbawieni, aby zostali uzdrowieni. Czego potrzebujemy jako Kościół? Jako zbory? Czego potrzebujemy? Potrzebujemy zdyscyplinowania w modlitwie. Potrzebujemy, aby się zdyscyplinować w modlitwie. Nie możemy doświadczać szczególnego Bożego błogosławieństwa, doświadczać szczególnej Bożej obecności. Nie możemy doświadczać cudów, jeżeli się indywidualnie każdy nie zdyscyplinuje. Powiem coś, będę się tłumaczył przed pastorem w kancelarii, ale powiem, pastor was ani ja nie zaprowadzi do nieba. Ty sam musisz tam chcieć wejść. Kiwa głową, to się znaczy, że się zgadza się ze mną, nie będę się spowiadał. My jesteśmy sługami Bożymi, aby nieść wam dobrą nowinę Ewangelii. Jak mówił apostoł Paweł, dziękuję Bogu, że przyjęliście słowo, które skutecznie w was działa. Módl się, aby Słowo Boże skutecznie działało w twoim sercu. Módl się o wszystkich. Módl się o wszystko, módl się o Kościół. Bądź uczestnikiem nabożeństw. Bądź uczestnikiem wspólnych modlitw. Powstaje pytanie. Pytanie, dlaczego ten człowiek miał 40 lat? Jan i Piotr mieli też odpowiedni wiek, ale ten chory, który siedział u bramy świątyni, był chory za czasów Jezusa. I dlaczego go Jezus nie uzdrowił? Zlecił to Piotrowi i Janowi, aby w imieniu Jego, w imieniu Jezusa Chrystusa, ten człowiek został uzdrowiony. Zadawałem sobie to pytanie kiedyś osobiście, zadawałem to zborownikowi. Jak długo siedzę w kościele? Jak długo siedzę i tylko praktykuję chrześcijaństwo, praktykuję, jestem niedzielnym chrześcijaninem, albo może miesięcznym, może raz kiedyś. Kochani, chcę powiedzieć, gdyby to było w moim życiu, to bym uważał, że jestem duchowym kaleką. Jeżeli nie pragnie moje serce iść do zboru, nie pragnie moje serce wielbić Boga, modlić się, słuchać Słowa Bożego, aby przesłuchane Słowo Boże skutecznie we mnie działało, abym przynosił owoce sługi Bożego. Dość kalectwa. Dość kalectwa i przychodzi pytanie. Jak długo siedzę w kościele? 5 lat? 10? A może 40 lat? Dość kalectwa. Trzeba wstać i zacząć chodzić. Wstać i wyjść do ludzi. Wstać i zacząć chodzić w Bożym działaniu, w Bożym pomazaniu Ducha Świętego. Winniśmy zacząć działać. Wielu czeka na uzdrowienie. Wielu czeka na zbawienie. Wstań i zacznij chodzić. Ale pilnujmy i dbajmy świątyni. Pilnujmy zboru. Pilnujmy tego, do czego zostaliśmy powołani.
jest problem, drodzy, z pilnowaniem swojej świątyni, czystości świątyni. Zadajemy pytanie niejednokrotnie, kiedy czytałeś Biblię ostatnio? Nie miałem czasu, bo byłem zajęty, bo miałem to, bo miałem tamto. Zaśmiecona świątynia. Bóg nie zejdzie z nieba i nie poczyta ci Biblii rano przed pracą. Bóg nie przyjdzie z nieba i nie będzie ciebie prowadził w modlitwie. On posłał Ducha Świętego, którego masz słuchać i masz wiedzieć, że przez Słowo Boże, przez Boże Słowo, które skutecznie w tobie będzie działać, będziesz wzrastał w Bożej łasce. Musimy to robić sami. Bóg nie zejdzie z nieba. Musimy to sami robić. Musimy sami wprowadzić to w nasze życie, ponieważ lustro, Słowo Boże jest lustrem naszego życia. Niewiasty lubią patrzeć w lustro przy różnych czynnościach. My, mężczyźni, też patrzymy, czy nie jesteśmy brudni. Jak szykowałem się na nabożeństwo, no to patrzyłem się, czy wszystko jest okej, wszystko na swoim miejscu. Lustro jest potrzebne dla ciebie na co dzień. Bez lustra byś nie mógł prawie funkcjonować. Byś gdzieś tam patrzył do okna, czy gdzieś byś się przyglądał, ale chciałbyś wiedzieć, jak ty wyglądasz. Bez lustra byś nie wiedział, jak wyglądasz. Ktoś by ci mówił, słuchaj, jesteś krótko przystrzyżony, no byś może wyczuł pewne rzeczy. Ale bez lustra jest trudno. Boże Słowo jest lustrem. Pokazuje ci, gdzie jesteś brudny, pokazuje ci, gdzie jesteś nieuczesany, co musisz poprawić. Słowo Boże jest lustrem. Cóż potrzebujemy? Niejednokrotnie w życiu naszym potrzebujemy zatrzymania się. Jeremiasz 6:16. Bóg przemawia do Jeremiasza. Mój, powiedz im. I mówi do nich, zatrzymajcie się, przystańcie na swoich drogach. Patrzcie się, przypatrzcie się, na właściwej drodze jestem. No każdy z nas powie, Jezus jest moją drogą, prawdą i życiem. To może być tylko twój slogan, ale to musi być w życiu naszym. Rzeczywiście on jest moją drogą, on jest prawdą. Potrzebujemy zatrzymać się niejednokrotnie w życiu naszym i przyjrzeć się wszystkiemu, co wykonujemy. Potrzebujemy zatrzymać się, aby skorygować pewne sprawy w swoim życiu, aby nie zasmucać Ducha Świętego i przyjrzeć się lustrowi Bożego Słowa. Jakie Bóg ma o nas myśli? Też Jeremiasza 29, 11, 13. Bóg ma o nas wspaniałe myśli. Albowiem ja wiem, jakie mam o was myśli, mówi Pan. Ja wiem, jakie mam o was myśli, mówi Pan. Myśli o pokoju, a nie o niedoli. Aby zgotować wam przyszłość i natknąć nadzieją. Gdy będziecie mnie wzywać i zanosić do mnie modły, wysłucham was. Wysłucham was, mówi Pan. Wysłucham was. Gdy mnie będziecie szukać, znajdziecie mnie, ale warunek. Gdy będziecie mnie szukać całym sercem swoim. Drodzy, tego wam życzę. I pragnę, aby Duch Święty wypełniał tą społeczność nadal swoją obecnością, abyście mogli doświadczać szczególnego Bożego poruszenia. Niech Słowo Boże skutecznie działa w waszym życiu. Modlimy się i w naszym życiu. Mówię to słowo nie dlatego,
bo nie z moim nie mam prawa ani was napominać, ani was karcić. Tego jest wasz pastor. Moim obowiązkiem jest głosić Słowo Boże. To ma moc skutecznie was działać. Jeżeli masz jakąś sytuację, jeżeli jakiś wątek Słowa Bożego, być może było to szeroko rozłożone, masz jakąś sytuację i chciałbyś, oddaję głos pastorowi, aby się o siebie pomodlono, zapraszam.